Poćwiczmy rozwiązywanie równań, na przykład z ułamkami zwykłymi i z ułamkami dziesiętnymi. Mamy takie równanie. 1,2 razy C równa się 0,6. Jaką liczbę muszę pomnożyć razy 1,2, żeby otrzymać 6. Całkiem możliwe, że natychmiast pojawiło Wam się przed oczami rozwiązanie, ale nawet jeżeli nie, to możemy sprawę potraktować bardziej metodycznie. Można to zrobić tak. Jeżeli zmienną C mamy po lewej stronie i mnożymy ją razy 1,2, to byłoby super, gdyby tu było po prostu samo C, żeby zamiast 1,2C było tylko C. Co możemy z tym zrobić? Możemy podzielić przez 1,2, ale jak już widzieliście wiele razy, nie możemy podzielić tylko lewej strony, wtedy nie moglibyśmy już powiedzieć, że to się równa temu, zmienilibyśmy tylko jedną stronę, prawą stronę również musimy podzielić przez 1,2. Po lewej stronie 1,2c podzielone przez 1,2 to będzie c równa się 0,6 podzielone przez 1,2. Ile to się równa? Można to policzyć na wiele sposobów. Można na przykład zacząć od pozbycia się ułamków dziesiętnych, od pozbycia się przecinka. Pomnóżmy licznik i mianownik razy wystarczająco dużą liczbę, tak żeby zniknęły ułamki dziesiętne. Możemy pomnożyć licznik i mianownik razy 10. W liczniku będzie 6, a w mianowniku 12. Zróbmy tak. Pamiętajcie, że to jest to samo co pomnożenie razy 10, dziesiątych, czyli pomnożenie razy 1 to nie zmienia wartości tego ułamka. 0,6 razy 10 to 6. A 1,2 razy 10 to 12, czyli to się równa 6 dwunastych. Możemy to zapisać w prostszej postaci, możemy podzielić licznik i mianownik przez 6 otrzymamy 1 przez 2, czyli to jest równe 1 druga. I jeżeli spojrzycie na nasze początkowe równanie, to 1,2 razy 1 druga, albo zamiast 1, 2, 1,2, a 12 razy 1 druga to się równa 6. /10. No i się zgadza. C równa się 1 druga. Inny przykład. 1 czwarta równa się y dwunastych. Rozwiążmy to równanie ze względu na y. Mamy zmienną y po prawej stronie. Jest ona podzielona przez 12. Najprościej pozbyć się tej dwunastki i mieć samo y przez pomnożenie obydwu stron razy 12. Prawą stronę mnożymy razy 12 i lewą stronę też mnożymy razy 12. Dlaczego akurat 12? Bo chcemy, żeby się skróciło z dwunastką zmianownika i żeby zostało samo y. Y razy 12 i podzielone przez 12 to się równa y. 12 razy 1 czwarta to 12 czwartych. 12 podzielone przez 4 równa się y. Albo z drugiej strony y równa się 12 czwartych. Zamieniamy tylko strony miejscami. Ile to jest 12 czwartych? 12 podzielone przez 4 to się równa 3. 12 czwartych to inaczej 3 całości, równa się 3. Y równa się 3. Możemy to sprawdzić. 1 czwarta równa się 3 dwunaste, czyli wszystko się zgadza. To jest właśnie fajne w równaniach, że zawsze możemy sprawdzić, czy otrzymaliśmy poprawną odpowiedź. Inny przykład. 4,5 równa się 0,5n. Mamy zmienną n po prawej stronie, ale jest pomnożona razy 0,5. Byłoby super, gdyby po tej stronie było samo n. Możemy podzielić obydwie strony przez 0,5. Jeżeli zrobiliśmy to po prawej stronie, to musimy zrobić to samo po lewej stronie. Dlaczego dzielimy akurat przez 0,5? Bo chcemy, żeby się liczby skróciły i żeby zostało samo n po prawej stronie. Czyli po lewej stronie mamy 4,5 podzielone przez 0,5 równa się n. Bo 0,5 i 0,5 się skraca i zostaje samo n. Ile n się równa? 4,5 podzielone przez pół można policzyć na parę sposobów. Można na przykład 45 dziesiątych podzielone przez 5 dziesiątych, to wychodzi 9. Albo inaczej, możemy zrobić to samo co tutaj. Możemy pomnożyć licznik i mianownik razy tę samą liczbę, na tyle dużą, żeby zniknęły przecinki. Na przykład mnożymy razy 10, wtedy przesuwamy przecinek w prawo o jedno miejsce i to samo w mianowniku. Mnożymy razy 10 dziesiątych, czyli jakbyśmy mnożyli razy 1. Mnożenie razy 1 nie zmienia wartości tego ułamka, czyli to będzie 45 podzielone przez 5 równa się n. Ale możecie powiedzieć, chwila, chwila, przed chwilą było powiedziane, że cokolwiek zrobimy z jedną stroną równania, musimy również zrobić z drugą stroną równania. A tutaj mnożymy razy 10 dziesiątych tylko lewą stronę. Ale ile to jest 10 podzielone przez 10? To 1. Mnożymy lewą stronę równania razy 1. I oczywiście, że możemy też pomnożyć prawą stronę razy 1. Ale to i tak nie zmienia wartości prawej strony równania. Mnożąc razy 10, 10, w ogóle żadnej wartości nie zmieniamy. Chcemy tylko przekształcić postać ułamka, żeby ułatwić sobie obliczenia. Tak samo n razy 10, 10 to ciągle jest n. Nie złamaliśmy tutaj zasady wykonywania działań po obydwu stronach równania, bo w tej zasadzie chodzi o działania zmieniające wartość. A mnożenie razy 1 nie zmienia wartości. Możemy mnożyć razy 1, ile tylko razy mamy ochotę. Tak samo możemy dodawać 0 albo odejmować 0, tylko od jednej strony. Bo są to wszystko operacje niezmieniające wartości. Wracamy do obliczeń. n równa się 45 przez 5, czyli 9. 9 równa się n, albo n równa się 9. I możemy to sprawdzić. 4,5 równa się 0,5 razy 9. I to się zgadza. Połowa z 9 to 4,5. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Oddzielmy sobie wcześniejsze przykłady. Powiedzmy, że mamy g czwartych równa się 3,2. No i chcemy się pozbyć tego dzielenia przez 4. Możemy to łatwo zrobić mnożąc obydwie strony razy 4. 4 podzielone przez 4 to 1, czyli po lewej zostaje g, równa się, ile to jest 3,2 razy 4? 3 razy 4 to 12, 2 dziesiąte razy 4 to... To 0,8, czyli to będzie 12,8 g równa się 12,8. I można sprawdzić, czy to się zgadza. 12,8 podzielone przez 4 to jest 3,2. Wszystko się zgadza. Wystarczy tych przykładów.